1587 roku Zygmunt III Waza został królem Polski. 5 lat później, w 1592 roku, Zygmunt III Waza został królem Szwecji. Ale te jego rządy w Szwecji były krótkie. Szwedom nie podobał się Zygmunt III Waza, który był królem Polski i królem Szwecji. Nie podobał się również Szwedom jego katolicyzm. W Szwecji triumfy święcił protestantyzm. W rezultacie tego Zygmunt III Waza został zdetronizowany w 1599 roku. Nowym królem Szwecji został Karol IX Sudermański. Zygmunt III Waza nie chciał się z tym pogodzić. Do końca życia tytułował się królem Szwecji i dążył do odzyskania tronu w Szwecji, co mu się zresztą nigdy nie udało. Kiedy Zygmunt III Waza zostawał królem Polski, obiecał Polakom, że przyłączy szwedzką Estonię do Rzeczpospolitej. Potem, kiedy tym królem został, kiedy nawet został królem Szwecji, nie śpieszył się z realizacją tego zobowiązania. Teraz, kiedy Szwedzi go pozbawili korony, Zygmunt III Waza ogłosił przyłączenie Estonii do Rzeczpospolitej. Było oczywiste, że Szwedzi się na to nie zgodzą, więc w 1600 roku wybuchła wojna polsko-szwedzka. Naszym celem jest Estonia. Celem Szwedów jest odebranie Inflantii, portu w Rydze, który był najcenniejszym miastem w Inflantach i który był bogatym, ważnym portem. Wojna trwała 11 lat do 1611 roku. Szwedzi mieli przewagę liczebną, natomiast Polacy mieli znakomitych dowódców. Jan Zamoyski, Karol Kotkiewicz, Krzysztof Radziwiłł. Nie mieli świetną armię, która górowała nad armią szwedzką. W czasie tej wojny Polacy odnieśli wiele zwycięstw. Kokenhausen pod Białym Kamieniem. Ale największe zwycięstwo, najsłynniejsze, to było zwycięstwo w bitwie pod Kirchholmem. Bitwę stoczono 27 września 1605 roku. Jak szacują historycy, Chodkiewicz miał pod komendą 4000 żołnierzy Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przeciwko sobie miał 11 000 Szwedów. Może nawet więcej. Niektórzy szacują, że to oddziały szwedzkie mogły liczyć nawet 14 000. Tak wypada mniej więcej 3 Szwedów na 1 Polaka. W walce poległo tylko 100 Polaków i Litwinów. Szwedzi stracili prawie 9 000 żołnierzy. To świetne zwycięstwo opromieniło Polskę na całą Europę i świat. Gratulacje zwycięskiemu wodzowi nadesłali Ojciec Święty Paweł V, cesarz Rudolf II, król Anglii Jakub, sułtan osmański Ahmed I, szach perski Abbas Wielki. Opisy bitwy ukazały się m.in. w Rzymie, Wenecji i Augsburgu. W 1606 roku ukazał się anonimowy utwór zatytułowany Karolomachia. To jest dwóch Karolów, bitwa i szczęśliwe zwycięstwo Karola Chodkiewicza nad Karolem Sudermańskim, otrzymane pod Kirchholmem. Anonimowy autor pisał w nim: pobite szyki wojsk, pole okryte krwią, Rygiem ochroniono potężnym ramieniem. Świat dostrzega, podnosi, wysławia, obwieszcza głos świata. Wódz szwedzki targnął się, lecz odszedł. Ten sam głos świata. Potężny na wojnie Atlas, Karol ostoja Litwinów, światło ojczyzny i pokój. Wspaniałe zwycięstwo pod Kirchholmem rozsławiło polskiego żołnierza, ale nie przyniosło jakichś wielkich następstw pozytywnych dla Polski. Dlaczego? No bo jak mówiłem przed chwilą, wkrótce potem w Polsce wybucha wojna domowa. Wkrótce potem Chodkiewicz zamiast walczyć ze Szwedami, walczy pod Guzowem z Rokoszanami. Polacy mieli świetnych dowódców, Polacy odnosili świetne zwycięstwa w polu, ale polscy hetmani nie mieli silnej armii, nie mieli piechoty, nie mieli wojsk, by zdobywać miasta. Skutek tej wojny był taki, że w 1611 roku zawarto rozejm. Rozejm, który przynosi powrót do stanu sprzed wojny. Polakom nie udało się zdobyć Estonii, ale Szwedom nie udało się nam odebrać Inflant. I na koniec przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie Państwo na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin 1768. Życzę dobrego dnia.